Gdyby się Ukrainie nie pomagało, to po 3 tygodniach byłyby po wojnie i ludzie by już nie ginęli. To może by oskarżyć tych, którzy pomagają Ukrainie. I póki nie zlikwidujemy pół demokracji, to będziemy coraz bardziej głupieli i przyjdą murzyni i nas zjedzą po prostu i zwyczajnie. Dlatego wśród geniuszy kobiet nie ma praktycznie w ogóle. Cześć, to Marianna Schreiber. Mam tego dość i będę o tym głośno mówić. Oglądajcie program. Jedni nazywają go męskim szowinistą, drudzy rosyjskim sympatykiem. Człowiek, który ponad 30 lat w dość kontrowersyjny sposób wyraża swoje poglądy na scenie politycznej. Moim i waszym gościem jest pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Prostuję, nie 30, a 60. 30, około od 1991 roku zasiada pan w Sejmie, czyli to jest aż rok przed moim urodzeniem. To jest niesamowite. Jest pan wręcz człowiekiem legendą, można powiedzieć. Będę legendą, niewątpliwie. Panie pośle, to może tak od razu zaczniemy. Prawie rok temu zostało panu posłowi zadane pytanie. Przeczytam. Czy wiek zgody powinien zostać podwyższony, obniżony, czy być taki jak obecnie? Odpowiedział pan, cytuję, jestem zwolennikiem natury i powinien być taki, jak jest naturalny, czyli wiek miesiączki. Są dziewczyny, które mają 12-13 lat i są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 lat i jeszcze nie są dojrzałe. Nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej. To natura o tym decyduje, panie pośle. No oczywiście. Dlaczego Sejm, czy prezydent, czy ktoś tam, który nie widział danej dziewczyny, ma decydować, kiedy ona jest dojrzała? To jest bezsens kompletnie. Królowa Jadwiga wyszła za mąż, mając 12 lat. Panie pośle, no ale przypuszczając, że dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. No tak. O tego jest matka, która będzie takie rzeczy z niej, nie? Drodzy państwo, kochani, jak wy sądzicie, napiszcie w komentarzu. A 1 marca 2017 roku, jako europoseł podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat różnic w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, powiedział pan poseł, że kobiety muszą zarabiać mniej, cytuję, bo są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne. Są kobiety, które nawet nie tyle, co są równe mężczyznom, ale nawet lepsze w niektórych dziedzinach. Na przykład no, nasza podwójna noblistka Maria Skłodowska-Curie. No i są kobiety, które zarabiają więcej od mężczyzn. I uważa pan poseł, że jakby co konkretnie tutaj jest nie fair? Jakby pan poseł mógł objaśnić? Nie rozumiem. No. Mężczyźni i kobiety zarabiają tyle, ile się im płaci. Na przykład wśród koszykarzy NBA wysocy zarabiają więcej niż niscy i to nie jest wcale niesprawiedliwe. Skoro wysocy zarabiają więcej niż niscy, znaczy, że wysocy lepiej się nadają do koszykówki niż niscy. Jeżeli kobiety zarabiają w jakimś biznesie mniej niż mężczyźni, znaczy się mniej nadają do tego biznesu i koniec dyskusji. Dobrze, panie pośle, a co to znaczy w takim razie, że kobiety są mniej inteligentne? O co tutaj chodzi? Średnio. Różnica nie jest taka duża. Wśród Żydów aszkenazyjskich podobno jest zerowa. Wśród Holendrów jest duża bardzo, bo około 8 punktów. A to są skrajności. Mniej więcej z reguły te 2-3 punkty. To nie jest dużo. Natomiast jest jedna sprawa bardzo ważna i istotna. Mianowicie to jest średnia w całej populacji. Natomiast mężczyźni są, jak mówiła pani Hofner, są bardziej, more off. I wśród mężczyzn jest więcej geniuszy i więcej idiotów. Wśród mężczyzn jest więcej świętych i więcej morderców. Mężczyźni są bardziej rozrzuceni, kobiety są bardziej średnie. Dlatego wśród geniuszy kobiet nie ma praktycznie w ogóle. Nie istnieją praktycznie. Dlatego też, jeżeli państwo mają rządzić elity, to tam kobiet nie ma. Ale wracając z naszej podwójnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, która
odkryła Rati Polon, to rozumiem, że pan poseł uważa jednak ją za inteligentną kobietę. Ale panią, która... no, mówimy o średniej, a nie o... W ogóle o czym? Jeżeli pani nie rozumie, co była średnia, to coś jest nie rozumiem, niedobrze. Pytam konkretnie. Co pan myśli akurat o naszej właśnie podwójnej noblistce? No, nie rozumiem. No, biali są średnio bardziej inteligentni od murzynów, ale mimo to trafiają się murzyni bardziej inteligentni od białych. No, nie rozumiem, o co chodzi. Wielu posłów przejmuje się pewnymi konsekwencjami z takich wypowiedzi, że nie wiem, grupa kobiet albo nawet feministki mogłyby się czuć urażone po prostu. Ale dlaczego? Wiele osób też nie wchodzi w zagłębienie takich tez, tak? Tylko czytają wypowiedź i obierają ją jako taką prostą analogię. Nie rozumiem. Nie przejmuje się pan poseł, że... Po tej mojej wypowiedzi, była bardzo szeroko na całym świecie cytowana. I na jednym amerykańskim uniwersytecie jakaś pani nieopatrznie powiedziała, no ale przecież Korwin Mikke ma trochę racji, kobiety są niższe niż mężczyźni i dostała pita przez feministki. To jest, inteligencja jest taką samą cechą jak wzrost czy siła i po prostu no, kobiety takie są, no i tyle. Kobieta, jeżeli jest inteligentna, to ona jest dumna z tego, że przeciętna kobieta jest mała, a ona jest bardzo inteligentna, więc dlaczego ona ma się obrażać, nie rozumiem. A jak reaguje pana żona, pana córki? No tak właśnie reagują. Nie mają pretensji. Ale dlaczego mają się pretensje? Że mowa jest o średniej. Średnia kobieta nie istnieje. Nie ma kogoś takiego jak średnia kobieta. No i mamy wszystko jasne, drodzy państwo. Jakie są wasze odczucia? Napiszcie proszę w komentarzu. A ja zapytam pana posła znów o pewien cytat. Ale tylko mnie dziwi, bo to, że kobiety są średnie, to jest w każdym podręczniku psychologii. Więc proszę po prostu poczytać podręczniki i tyle, no. To absolutnie nie jest moje zdanie. Ja tylko pytam, bo wiem, jak często są odbierane wypowiedzi, stawiane tezy. No... Wiem, że są postrzegane, rozkładane na czynniki pierwsze. No, ciężko potem coś wytłumaczyć, co autor miał na myśli, panie pośle. Jeżeli ktoś to rozłożył na czynniki pierwsze, to na pewno zrozumiał. Pani mówiła tylko o ludziach, którzy tak powierzchownie czytają. No dobrze, i tak to zostawimy. Napisał pan poseł na swoim Facebooku, cytuję, kobiety nie wynalazły praktycznie nic, nawet mopa wynalazł mężczyzna. No to będę mówił. Odnośnie, no właśnie, nie chciałam już tego tutaj zacytować, ale odnośnie mopa, no to wśród wynalazców znalazłam różnych form oczywiście mopa. Jest też kobieta amerykanka, Joy Mantano, której historię zobrazowano w filmie Joy w 2015 roku. Och, proszę panie, już widziałem takie filmy, że już nawet murzyni dowodzili armią amerykańską w filmach, także spokojnie. No ale dygresja jest taka, że nie do końca no, jest to prawdą, że mężczyźni wynajdują tylko wynalazki, no powiedzmy dla kobiet zwłaszcza. No oczywiście, że wynajdujemy, żeby kobiety miały dobrze, wynajdujemy kobietom wszystko, co się da. Bo broń Boże dla mężczyzn, prawda? Na przykład mop, który mężczyzn mógłby mężczyzn mopa używać. Wynajdujemy lepsze samochody wynajmujemy na przykład. W programie Hate Park z kolei powiedział pan, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych do czasu, aż nie ukończą, i to mnie bardzo interesuje, 50 roku życia. I jeszcze chwila. Jeżeli mamy przeżyć, kobiety muszą stracić prawo głosu. To jest biologia. Jestem przeciwny prawom wyborczym dla kobiet, ale kobiety, które osiągnęły menopauzę i nie są tak ogłupiane przez estrogen, powinny już móc głosować. Kobiety są dopasowane do tego, żeby wychowywać dzieci. Panie pośle, jak pan to wyjaśni mnie i naszym widzom? Ale co ja mam wyjaśnić? To jest oczywiste. Po to natura stworzyła kobiety takie, jakimi są, żeby mogły wytrzymać z dziećmi. Mężczyzna z małym dzieckiem nie wytrzymuje tego paplania nieustannego i ma po godzinie dosyć. A kobieta wytrzymuje świetnie. Wytrzymuje świetnie i bardzo to nawet lubi, prawda? Kobiety są do tego dopasowane. Natomiast jakby miały słuchać tam Einsteina, to kobieta z kolei się nudzi od razu, a mężczyzna słucha. Tak, ale odnośnie praw wyborczych. Do czasu, aż nie ukończył 50 roku życia. Tak, bo kobiety kryją się emocjami. Kobiety, w których szaleją estrogeny, prawda, czyli hormony kobiece, one, no to można zobaczyć, jak wariują posłanki lewicy, bo są bardzo młode, prawda, i one wygadują takie nieprawdopodobne bzdury. Przecież na przykład, przykłady, panie pośle. No, nie wiem, stoi taka i mówi, że istnieją 54 płcie, cały Sejm ryczy ze śmiechu, prawda, za chwilę mówi, walczymy o prawa kobiet, a ja mówię, a powstały 53 płcie, a gdzie walka o powstałe 53, no się brak.
przepraszam, bo to jest oczywiście bzdura, prawda? Nie ma żadnych 54 płci. Także to pokazuje, że to są po prostu kompletne idiotki. Ale jak one skończą te 50 lat, czy tam skończą się im te hormony, to zaczną mówić normalnie. No tak, ale jednak też jakby są autorytetami dla młodzieży, tak? I jaki autorytetami dla młodzieży? Jeszcze nie... A młodzieżówki lewicy, a młodzieżówki innych partii. Przecież w młodzieżówkach są młode osoby, które są bardzo przekonane co do wartości, które reprezentuje partia. W naszej też. Dokładnie, widziałam. W naszej też. Jeszcze raz mówię, mówimy o średniej, a nie o poszczególnych postępach. To są naprawdę niezbyt liczne wyjątki. To, co te wszystkie Julki wygadują w internecie, to jest przerażającego zupełnie. Przerażającego. Jak pan poseł aktywizuje młodych w swojej partii? Nie zauważam ich. Po prostu nie ma u nas ludzi młodych. Wszyscy są traktowani tak samo. Tak samo i to chyba właśnie się podoba młodym ludziom. Nie ma dla nas specjalnych programów dla ludzi młodych, prawda? Nie dajemy żadnych przywilejów dla ludzi młodych, czyli nie traktujemy ich jak ludzi drugiej kategorii, prawda? Jeżeli ktoś na przykład daje przywileje dla kobiet, to jest traktowanie kobiet jako osoby drugiej kategorii, bo trzeba dawać przywileje, prawda? Jeżeli ktoś daje na przykład, że musi być połowa kobiet na listach wyborczych, no to znaczy, że kobiety same by nie wygrały tych wyborów, trzeba ich pomóc. Znaczy, że kobiety są gorsze, prawda? I to jest obrażanie kobiet, dawanie im tego typu przywilejów. Ale jeżeli pan poseł powiedział, że przed 50 kobiety kierują się emocjami, no i nie powinny brać udziału w wyborach, to w takim razie co z tymi kobietami, które przed 50 głosują na Konfederację? Ich emocje są wtedy dość pozytywne, jeżeli oddają głos na... Jeszcze raz mówię, mówimy o średniej, więc nie ma tutaj o czym mówić. No, nie można... Mówienie o średnich to jest co innego niż mówienie o konkretach. Od każdej reguły są wyjątki, tak powiem pani, na użytek ad usum delfini, prawda? Dobrze, czyli średnia wszystko tłumaczy. Przepraszam, w takim razie ja z początku musiałam nie zrozumieć. Panie pośle, nawiązał pan również do ongiś w swoich wypowiedziach do prowadzonych w szkołach lekcji wychowania seksualnego. Jeżeli mogę, to zacytuję. Zdecydowanie wolę, jak pedofil poklepie mi córkę po pupie, niż jak córka pójdzie na lekcję wychowania seksualnego. Po tych lekcjach dziewczyny przestają umieć kochać. Szczerze mówiąc, jak przeczytałam i usłyszałam, to no, jako matka 7-letniej córki troszeczkę mnie zszokowało. Panie pośle, jakby mógł pan wyjaśnić, co pan miał dokładnie Droga na, pani, na jak, myśli? Jak pedofil poklepie po pupie 7-letnią, 6-letnią, 5-letnią? To znaczy, że pedofil klepie po pupie? No, klepie po pupie. Co znaczy klepie po pupie? Mogę pani pokazać, znaczy klepać po pupie. Nie no. Dziękuję bardzo. Żadna dziewczynka nie odbiera tego seksualnie. Po prostu została poklepana po pupie. Prawda? Ten pedofil może się z tego powodu cieszy, a może nie. I tyle. Na przykład kobiety bez wahania posyłały swoje córki do Ludwika Karola, prawda, który był pedofilem. Ten Alicji w Krainie Czarów, prawda? No i co? I nic się nie działo, prawda? Natomiast przejdźmy do rzeczy poważnej. Mianowicie, bo pedofile... Bo tam to jest niepoważne. No to jest bardzo rzadki przypadek pedofile. Natomiast jest rzeczą powszechną, że lekcje wychowania seksualnego powodują, że dziewczyny przestają mieć kochać. Kochać polega na oddać się mężczyźnie, prawda? Ona nie może myśleć o tym, że to jest na lekcji jej mówiono, że trzeba robić to i to. To ją odrywa od tego. Dziewczyny, ja to osobiście wiem, bo to odczuwam, nie? Kobiety, które przychodzą na lekcję wychowania seksualnego, one już nie kochają, tylko myślą, czy ja to zrobiłam dobrze, czy ten. One już myślą o tym jako o technice. Jako o technice. To nie dla nich to już nie jest miłość, to nie jest romantyzm, tylko technika. Prawda? I to zabija. Mężczyźni to są gruboskóri, tak że to przeżywają. Natomiast dla kobiet to jest dramatyczne. One po prostu nie umieją się po prostu oddać. Ja myślę tak ze swojej perspektywy i subiektywnej oceny. Przede wszystkim na pewno nie chciałabym, żeby ktokolwiek moje dziecko, i to jeszcze zwłaszcza w tak wczesnym wieku, dotykał. Druga sprawa jest taka, bo uważam właśnie to za pedofilię, Panie pośle, na przykład abstrahując już od tego, czy ja jestem za lekcjami wychowania seksualnego, czy nie, to czy one właśnie nie dowiedziałyby się
Kiedy to jest seks dla przyjemności, a kiedy jest to na przykład wykorzystywanie? Ale to się czuje, a nie wie, na litość boską, co pani wygaduje? To trzeba czuć. A niestety akurat to jest właśnie rzecz, po to są te estrogeny, żeby kobiety to czuły, kobiety kierują się uczuciami. Dlatego właśnie nie powinny działać w polityce, tylko powinny umieć kochać. I to jest najważniejsze. To nie można połączyć jednego i drugiego? Nie, absolutnie nie. Albo się ma uczucia, albo się jest w polityce. W polityce trzeba być zimnym draniem, który w ogóle nie ma żadnych uczuć, kieruje się zimną logiką, zimnym wyrachowaniem. Polityk, który ma uczucia, to jest aut z polityki od razu. Czyli jest zbyt wrażliwy, po prostu ulega pod falą na przykład, nie wiem, krytyki, tak? Czy przełamuje swoje twarde zasady w myśl opinii publicznej? No wie pani, ja pani mogę powiedzieć tak, jestem w Komisji Zdrowia w Sejmie, tak? Przed chwilą z niej zresztą wyszedłem przychodzi taka rozegzaltowana posłanka lewicy, która była w szpitalu onkologicznym. Tutaj jest dramat, trzeba dać więcej pieniędzy na onkologię. Prawda? Tutaj przychodzi druga, która była tam w szpitalu tam psychiatrycznym. Trzeba dać więcej pieniędzy na psychiatrię. Człowiek się nie może kierować takimi egzaltowanymi, no bo tak musiałby wszystkie pieniądze rozdać, prawda? Nie, trzeba mieć zimne wyrachowanie. I tyle. Akurat to nie jest najlepszy przypadek, bo to w ogóle nie powinno być żadnych decyzji robionych przez politykę, ale jeżeli już ma robić polityk, to musi robić na zimno, a nie kierować się uczuciami. Uczucia są fatalne w polityce. Czyli na przykład ten strajk osób niepełnosprawnych, pamięta pan poseł w Sejmie? Kilka lat temu. Ja bym ich nie wpuścił do Sejmu oczywiście, jakby weszli, to bym ich wyrzucił. Uważa pan poseł, że to były właśnie emocje? Oczywiście, że tak. To jest granie na emocjach. Mnie by to nie podziałało, niech sobie siedzą, prawda? Ale na te posłanki, prawda, to dodziała. Oczywiście, one kierują emocjami. To jest niedopuszczalne absolutnie. No, pani Iwona Hartwig dzisiaj jest posłanką. No tak, dlatego właśnie kobiety nie powinny głosować w wyborach, będą kobiety na nią głosowały. Ale odnośnie osób... Pani, ja widziałem wyniki wyborów w USA, liczone jakby głosowali sami mężczyźni, jak głosowały same kobiety. Otóż gdyby głosowały same kobiety, to praktycznie we wszystkich stanach wygrałby pan Gore. A gdyby głosowali mężczyźni, to też praktycznie we wszystkich wygrałby pan Trump. To są zupełnie inne kategorie, dlatego kobiety nie powinny głosować. Mogą być wybierane. Ja nie czuję, żeby kobiety były wybierane. Kobieta może być akurat, jak wiemy, są wyjątki, są bardzo, bardzo zdolne takie tego i mogą być. Prawda? Natomiast nie powinny głosować, bo one wtedy decyduje średnia. Wtedy głosuje średnia kobieta, prawda, w wyborach. A kim są wyborcy pana partii? Głównie mężczyźni i to głównie około 24 lat. Średnia taka, jak jestem na spotkaniach, to przychodzą właśnie tacy młodzieńcy, 23-25 lat. Ludzie, którzy już tam skończyli jakieś szkoły, założyć biznes, albo za granicę wyjechać, ożenić się, albo nie, prawda? Szukają takie. To są 7%, około 7%, ostatni sondaż widziałam, 6%, to jest dość sporo. No to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, nie. Jestem realistą i wiem, że my walczymy o 15%, powiedzmy jasno, bo nie dość, że bo widzi pani, dlaczego w Ameryce ludzie tacy jak ja, to jest 25% społeczeństwa, to jest połowa republikanów, to jest 25%, a w Polsce te kilka procent, tak? Dlaczego tak jest? Dlatego, że zwolennicy wolności, wszędzie na świecie to jest około 15%. Zwolennicy wolności wyjechali z Polski do Ameryki. I tam jest ich mniej 15-25, a u nas nie jest 15, tylko 7. I to jest ta różnica. Jeszcze była emigracja do Anglii, prawda? I tam przecież w Anglii był taki moment, że partia Corbyn sama w Londynie wygrała wybory. Miała ponad 50% głosów. Tam wyjechali ludzie, którzy chcieli żyć z własnej pracy, prawda? Nie chcieli dotacji, nie chcieli tego, tam wyjeżdżali tacy ludzie. Natomiast większość ludzi chce, żeby dawać za darmo. No, krótko mówiąc, no, ludzie, którzy mają mentalność niewolnika, nie chcą, żeby im za darmo dać. No, jak małe dzieci, powiedzmy inaczej, jak małe dzieci. No i żeby wygrać wybory wśród małych dzieci, trzeba obiecywać cukierki. Wszyscy politycy obiecują. I to jest największa tragedia. Przecież gdyby, mówiłem parę dni temu na konferencji prasowej, gdyby wielce czcigodny Jarosław Kaczyński był monarchą absolutnym, to by nie musiał kłamać, oszukiwać, bo by nie musiał wygrywać wyborów, nie musiałby ludzi przekupywać, bo by był absolutnym monarchą.
Prawda? Natomiast teraz on kłamie, oszukuje, przekupuje ludzi, żeby wygrać wybory. Czyli on się nie zajmuje tym, żeby Polska broniła świecie, tylko zajmuje się tym, jak tu wygrać wybory. I dlatego właśnie, póki nie zlikwidujemy demokracji, to taka będzie sytuacja w Polsce i w całej Europie. Mhm. A zaraz do tego przejdziemy, bo ja sobie tutaj znalazłam taką piękną wypowiedź, piękną jak piękną, zależy w czyim odczuciu, wypowiedź pana posła. Ale jeszcze chciałabym powrócić do osób z niepełnosprawnościami, bo byliśmy przy tym temacie odnośnie i emocji, i pani posłanki. Powiedział pan swego czasu, że w telewizji nie powinny występować osoby z niepełnosprawnością, kwitując. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli ja przybywam przez 2 tygodnie z kimś, kto lekko utyka, sam zacznę lekko utykać. To muszą być wzory, trzeba pokazywać ludzi mądrych. I jeszcze, musiałbym upaść na główkę, by zmienić zdanie. Matka, która ma debilne dziecko, ma znacznie większe problemy niż to, co o nim mówię. Dzieci chore umysłowo do szkół wprowadza się celowo, by obniżyć poziom edukacji. Nie może być tak, że my godzimy się na bredzenie w szkołach. Idioty. Posyłanie idioty do szkoły to jest katorga dla tego debila. Dla tego debila przede wszystkim. Panie pośle, dlaczego dzieci z niepełnosprawnościami nazywa pan debilami? O co chodzi? Nie rozumiem. Debilami nazywam debilów, a nie imbecylów, czy idiotów, czy kretynów. Ale w tym przypadku to chodzi oczywiście o umowne określenie. Natomiast powiedzmy sobie jasno, no jaki jest sens posyłania tego dziecka, z którego się inne dzieci śmieją, bo pani tego nie widzi. Pani tego nie widzi. Oni tego nie, jak jest nauczyciel w klasie, to on jak tylko nie ma nauczyciela, to wszyscy się nabijają z tego biednego dziecka. Pracowałam kilka lat w szkole. Pani tego nie widziała. Jestem pedagogiem, więc też widziałam wiele rzeczy. I od strony kiedyś uczennicy, i od strony nauczyciela, ale i pedagoga. Panie pośle, no ale co pan miał na myśli, mówiąc na te dzieci, to jest męczenie się, męczenie tych dzieci. Jak zasłużyli na miano debila? Ale nie rozumiem pani. No to jest fachowe określenie ludzi o stopniu inteligencji, tam między 85 a 95, prawda? I tyle. Wie pan, że osoby z niepełnosprawnością, osobami z niepełnosprawnością nazywa się też dzieci z zespołem Aspergera i oni mają bardzo wysokie IQ. To jest niesprawiedliwe? To jest wada? To jest wielki zysk, jak ma To jest, znaczy, oczywiście, że tak, natomiast ja nie chciałabym, żeby ktoś na przykład... Ale niech ktoś powie, że ja mam Aspergera. Takie dlaczego dziecko nie? Nazywał debilem. Ale problem, ja jestem starcem i proszę mnie nazywać starcem. Ja mam 80 lat, zawsze marzyłem, żeby być starym człowiekiem. Ja jestem starcem i się nie czuję wcale obrażony, jak ktoś powie na mnie starcze. Nie wiem, dlaczego nikt nie mówi, tylko mówią senior. Dlaczego mam mówić senior, a nie starzec? Tak, panie pośle, oczywiście, że można to tak tłumaczyć, ale z drugiej strony, no jednak... Osoby z niepełnosprawnościami nie chciałyby być nazywane... A skąd pani to wie? Ty jesteś chory, ty jesteś debil, ty jesteś taki. To jest, pani, jest nieprzyzwoite wręcz, jakby tak, nie wiem, nie ma... Ale przecież dzieci w klasie tak o nich mówią, ty debilu. Ja pani powiem więcej. Na spotkaniu wstaje mi nauczyciel i mówi, tak, ja wiem, u nas się w tym... Jak była taka klasa dla dzieci więcej niepełnosprawnych, to każdy mówi, a dzisiaj, teraz idę na lekcję do tych debilów. Tak mówią nauczyciele również, no co pani wygaduje? Pani życia w ogóle nie zna. Panie pośle, pani żyje w świecie... Chodzi mi o to, że dzieci z niepełnosprawnościami mogą uczęszczać do szkoły publicznej. Nie powinny, absolutnie. Ale według prawa mogą. Dopóki sobie w niej radzą. I teraz. Jeżeli sobie radzą, to nie ma sprawy. One się lepiej rozwijają w środowisku, gdzie są dzieci zdrowe, niż w środowisku, gdzie są same dzieci chore. Ale dzieci zdrowe dzięki temu rozwijają się wolniej, bo nauczyciel musi dopasowywać poziom lekcji do tego najgłupszego dziecka w klasie, niestety, żeby ono też coś zrozumiało. I to jest wielka strata. Jeżeli one chcą, to oni sobie oglądają w telewizji lekcje robione przez najlepszych nauczycieli, ale nie muszą siedzieć i obniżać poziomu klasy. Ale to jest zrobione celowo. Powiedzmy jasno. Celem dzisiejszej nauki jest ogłupienie ludzi. To jest celowe. Ja pamiętam, jak pan profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, który był wtedy dyrektorem uniwersytetu, powiedział wyraźnie, musimy trzykrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli dwukrotnie obniżyć poziom nauczania. I ten program jest robiony. Obniżyć poziom nauczania, żeby było więcej idiotów, rozumie pani? To jest celowo, żeby ludzie byli głupi, uwierzyli tam w globalne ocieplenie, uwierzyli tam w różne inne głupoty, które się ludziom wmawia. Ludzie mają, niewolnicy mają być głupi. Mam w tej chwili kastę właścicieli niewolników, która dysponuje telewizją i wmawia tym biednym niewolnikom, co tam trzeba i ogłupia się tych ludzi celowo. I jeżeli nie pomoże tam równouprawnienie i tak dalej, to
to trzeba wprowadzić do klasy jeszcze osobę, jak pani mówi, intelektualnie niepełnosprawną, niech tak się nazywa, tylko debil to jest krócej, dwie sylaby. I proszę panią, i wtedy się poziom klasy od razu obniża. I to jest celowa robota, żeby obniżyć poziom nauczania. Dla mnie debil po prostu brzmi obraźliwie, ale to już są moje odczucia. Panie pośle, a może to obniżenie tej edukacji, wydajności jest spowodowana tym internetem, tymi mass mediami, tym wszystkim, co się przez ostatnie lata rozwinęło właśnie. Szczęście polega na tym, że się debilów uczy czytać i pisać. Kiedyś też byli debile, tylko nie umieli czytać i pisać, w związku z czym ich nie było. Niech pani popatrzy, jak pięknie by internet wyglądał, gdyby połowa ludzi nie umiała czytać i pisać. I pani zobaczy, jakaś zalew głupoty, jak mówił Stanisław Lem, podobno, nigdy nie wiedziałem, że na świecie jest tylu debilów, dopóki nie wynaleziono internetu. Otóż oni kiedyś też istnieli, tylko nikt się nimi nie przejmował. Teraz mamy, demokrację, czyli usłudzi rodzi większość, czyli debile, bo głupich jest więcej niż mądrych. I póki nie zlikwidujemy demokracji, to będziemy coraz bardziej głupieli i przyjdą murzyni i nas zjedzą po prostu i zwyczajnie. Panie pośle, ile pan ma dzieci? 8. 8. Tak. Czy wyobraża sobie pan nazywać swoje dziecko debilem? Moje dziecko nie jest debilem, ale gdyby było debilem, to bym się nie zdziwił, gdyby to się je tak nazwał. Nie rozumiem, a co w tym jest? Czy wyobraża sobie pan mieć dziecko z niepełnosprawnością i nazywać je debilem? Oczywiście, że tak. Nie wiem, chodź debilu do taty. Oczywiście, że tak. Pan by poseł mógł tak do swojego dziecka mówić? Ale, panią, jeżeli dziecko jest karłem, to nic dziwnego, że ktoś o nim powie, że jest karłem. Natomiast nikt na co dzień nie mówi ty debilu. O nim się mówi debil. Nie do niego się mówi, tylko o nim się mówi. Tak czy siak uważam, że... Tak ja sobie mówię, się pani nie martwi. Że debile tego nie rozumieją. Debile tego nie rozumieją, bo tego w ogóle nie widzą. Ja się martwię tylko o brak wrażliwości, empatii w pewnych kwestiach człowieczeństwa, ale... ja pani coś powiem. Mnie nie interesuje to, że 1% debilów czy 2% debilów się źle czuje. Mnie interesuje, żeby 90% dzieci się wychowywało zdrowo. Mnie interesuje to najlepsi, bo przyszłości Polski decydują najzdolniejsze dzieci, a nie najgłupsze. To z najgłupszych jest zupełnie obojętne. Ale jednak pana partia i jej założenia nie wykluczają nikogo z życia społecznego. Ale my nikogo nie wykluczamy, natomiast wykluczamy z wyborów na przykład. Dlaczego? Ja pani powiem, mam spotkanie, to było w Garwolinie konkretnie. Mhm. Mam spotkanie, na tym spotkaniu staje mi taki facet i mówi do mnie tak, ja wiem, że ja jestem taki, jaki jestem, ale pan masz obowiązek również wysłuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Mhm. Nie, to pan ma słuchać. Ludzie dostają ogromne brawa od sali. Dlaczego ludzie mają się kierować tym, co mówi człowiek niepełnosprawny umysłowo, mówiąc delikatnie? Dlaczego? Ludzie nie trzeba słuchać. Wspomniany już pan profesor Andrzej Kajtas-Wróblewski, napisał taką książkę o wybitnych tam fizykach, matematykach i tak dalej. Bo on jest, i wspomina fizyka, nie pamiętam, jak on się w tej chwili nazywał, który jako dziecko, ojciec go prosił, żeby zajął się chłopcem, który się strasznie jąkał. I po 2 miesiącach zaczął się tak jąkać, do końca życia nie przestał się jąkać, bo się zaraził tym jąkaniem. Być może tamten się trochę mniej jąkał, ale swoje dziecko przez zetknięcie z tym dzieckiem, no, w pewnym sensie niepełnosprawnym, naraził na to, że do końca życia się jąkał. No mimo wszystko nie przemawia to do mnie... Ja nie chcę, żeby do pani przemawiało. Pani, ja mam w rodzinie osobę z niepełnosprawnością i ja... wydaje mi się, że po prostu tak po ludzku, nie wiem, jest mi przykro chyba. Proszę pani. Po prostu. Proszę panią. Ale może faktycznie te emocje przed 50. Jak się. Tak, panie, jeszcze oczywiście, że tak. Jak armia przed idzie do boju. 30 jeszcze. No właśnie. Jak armia idzie do boju, to się nie zajmuje chorymi i tak dalej. Od tego są tyłowe służby. Mhm. A ten, kto dowodzi armią, nie ma co się troszczyć tam o rannych i chorych. Jak będzie myślał o chorych i rannych, to przegra bitwę. I niestety tak trzeba robić. No ja myślę, że i tak wiele osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie są bardzo wdzięczni rządowi za to, że wyciągają rękę i pomagają i pokazują, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, czy leżymy, czy siedzimy. Ale wie pani... fizycznie oczywiście. Ale wie pani, że jeżeli pani daje jakieś przywileje tym ludziom, to pani ich stygmatyzuje. Bo na przykład ja
Nic. Nie, to jest po prostu pomoc, bo oni nie są ale, w stanie ale... na przykład zarobić na siebie. Tak? Nie są w stanie tak jak, tak? Tak jak na przykład, nie wiem, ja przyjść, nie wiem, do pracy, nie wiem, zrobić wiele rzeczy. Osoby z niepełnosprawnością, które leżą albo jest... które, nie wiem, są uzależnione od opiekuna, no nie są w stanie tak sobie poradzić jak człowiek zdrowy. Proszę panią, pan profesor Hawkins nie był człowiekiem zdrowym i sobie poradził, prawda? Mhm. Dlaczego pani takie rzeczy mówi? Ja się pytam, jak człowiek nie ma nóg, tak? Stracił nogi. Mm-hmm. To on powinien pracować chłodniej, bo mu się nogi nie odmrożą, prawda? I może tam pracować. Ludzie może pracować w centrali telefonicznej, może coś tam, jeżeli człowiek na przykład stracił węch. To bardzo dobrze może pracować przy substancjach, które śmierdzą i powinien na tym zarabiać dobre pieniądze. I każdy człowiek może coś robić. I to jest stygmatyzowanie tych ludzi. Jeżeli pani powie, że jest kategoria ludzi niepełnosprawnych, jak pani mówi, którym się coś należy, to pani ich stygmatyzuje. To od razu jest granica. Ten jest niepełnosprawny i mu się należy, a ten jeszcze nie jest i mu się nie należy. Czyli pani podzieliła ludzi na dwie kategorie. Ja myślę, że... Niech pani pozwoli skończyć. Ja nie dzielę tych ludzi. U mnie nie ma ludzi niepełnosprawnych. Mhm. Ja bym nie mógł dać żadnych subwencji ludziom niepełnosprawnym. Pan nie dzieli, pan oddziela. Nie. Ja nic nie mówię o ludziach niepełnosprawnych. To pani mówi o ludziach niepełnosprawnych. Ja tylko mówię, żeby tego nie oddzielać. Jeżeli na przykład ma pani ludzi na zawodach, którzy jeżdżą na takich wózkach, prawda? Mhm. To dlaczego to nie jest w programie normalnej olimpiady? Dlaczego oni nie mogą rywalizować z ludźmi o zdrowych nogach? Mhm. Ale tych wózkach bardzo dobrze na nich jeżdżą. Ale powinny działać w ramach normalnej olimpiady. Przecież pani potrzeba na tę hipokryzję. Mówimy o tej paraolimpiadzie. Wszyscy mówią, trzeba pokazywać tę paraolimpiadę i tak dalej. Nikt jej nie pokazuje, nikt jej nie ogląda. Teraz pani widziała parę dni temu, pani Iga Świątek wygrała, mhm. wygrała tam coś tam. Pan Robert Lewandowski strzelił tam nowe gole, prawda? Czego serdecznie gratuluję. Nasi siatkarze są... A czy ktoś pamięta nazwiska? Myśmy dostali tam ze 40 złotych medali na tej paraolimpiadzie. Ktoś pamięta nazwisko chociaż jednego z nich? Nikogo to nie interesuje. To jest hipokryzja, że trzeba o nich mówić. Nieprawda. O tego jest internet, mogą się nagrywać, oglądać. Mhm. Ale dlaczego pokazywać to państwowej telewizji? Mhm. Myślę, że temat osób z niepełnosprawnościami mamy wyczerpany? Nie ma takich osób, niewyczerpany. Powtarzam jeszcze raz. Nie ma takich osób. Ludzie są mniej lub bardziej niepełnosprawni. Ja jestem akurat niepełnosprawny, mam 80 lat i nie przeskoczę nawet 1,20 m, a kiedyś skakałem 1,70 m, prawda? Mm-hmm. Czy tam 1,60 m parę, prawda? Wtedy byłem pełnosprawny, teraz nie jestem. Każdy jest mniej lub bardziej niepełnosprawny. I nie ma ostrej granicy między pełnosprawnym a niepełnosprawnym. Dlatego nie można przyznać żadnemu niepełnosprawnemu żadnych pieniędzy, bo nie ma dla mnie takiej kategorii. Nie ma ostrej granicy między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Czyli pan poseł, to w takim razie, co mi się nasunęło jeszcze jedno pytanie. Pan poseł by zlikwidował wszystkie dodatki dla... Tak, oczywiście. Od tego są prywatne fundacje, które dają nie niepełnosprawnemu, tylko dają Kowalskiemu. Bo Kowalski sobie nie radzi, Kowalskiemu trzeba pomóc. Tylko widzi pan, jak to daje fundacja, to ona daje temu, komu się należy. Natomiast jeżeli to jest urząd jakiś tam, to on daje takiemu, to spełnia takie, a takie kryteria. Zaczyna sobie obcinać palce, żeby zasłużyć sobie na jakieś specjalne dotacje. Ludzie udają niepełnosprawność. Pani wie na przykład, że drużyna hiszpańskich koszykarzy zdobyła złote medale na paraolimpiadzie, udając niepełnosprawnych. Po tam 7 latach to wszystko na jawnie te medale odebrano. Ludzie udają niepełnosprawnych. Jeżeli pani daje, to opłaca się być niepełnosprawnym. To jest bardzo niedobrze. Ale a odnośnie dzieci niepełnosprawnych. Matka ma urodzić dziecko z niepełnosprawnością. Wie już, tak, że urodzi dziecko z niepełnosprawnością. Skąd wie? No widzi to na USG, tak? Teraz są takie technologie, dzięki którym można to zobaczyć, tak? I no, na przykład tak samo jak da się zdiagnozować zespół Downa, tak? Poprzez taką diagnostykę. No tak, to jest genetyczne, to się daje. Nie wiem, na USG można też zobaczyć, ile palcy ma dziecko, tak? Czy wszystkie, kręgosłup, no wszystko da się zobaczyć. Stąd matka na przykład, daje przykład, wie, że urodzi dziecko niepełnosprawne. No, nie wiem, matka pochodzi z biednej rodziny, sama też, nie wiem, jest matką samotną, mężczyzna ją zostawił. Niestety tak się często zdarza, że mężczyźni zostawiają kobiety, które mają dzieci niepełnosprawne. Co jest czymś okropnym.
ale abstrahując od tego, jak pomóc w takim razie takiej kobiecie, bo ale skoro osoby niepełnosprawne mają pracować, tak, ale a dziecko, jak pomóc takiej matce? Przerwijmy to. W takim razie. Od tego są fundacje, podam jeszcze raz. Natomiast czy nie państwo, to już państwo skończmy, nie państwo, a fundacje, nie, tak, panie pośle? Tak, prywatne fundacje, które dbają, dają tym, którym się należy, a nie tym, którym się należy, bo mają jakieś tam obiektywne cechy. Jest pan poseł za aborcją? Jestem zwany przeciwnikiem aborcji, natomiast chciałem uprzejmie zwrócić uwagę, że czasami tutaj się stosuje bardzo brzydkie chwyty zwolennicy aborcji. Mianowicie zwolennicy aborcji, na przykład podają przykład kobiety, która zmarła na sepsę, prawda, bo lekarze nie umieli wyleczyć sepsy, no to jest jakiś skandal kompletny. Mnie mówił kiedyś taki libertarianin, to jest ciekawy przykład, z Kalifornii, pan Ron Evans, i on mówi tak, niech pan sobie wyobrazi, że panu by przykleili takiego niemowlaka do pleców. Takim klejem, że przez 9 miesięcy się tego kleju nie odklei. Czy wolno, to jest, dziecko mi przeszkadza. Czy wolno mi je zabić? Odpowiadam nie. Prawda? Trudno. Zresztą to przyklejenie to nie jest tak, że tak się samo się przykleiło, prawda? Te dzieci tam się jakoś tam wklejają za zgodą tej osoby, która to dziecko ma. Także i oczywiście, że nie. Tego dziecka nie wolno zabić. Natomiast widzi pani, jak pani mówi o dzieciach kalekich, to w Rzymie, w Grecji panowała zasada, że matka przynosiła dziecko ojcu. Jeżeli dziecko było kalekie, to dziecko nieraz zabijano, ale to robił ojciec, nie matka. Matki nie mogą tego robić, ponieważ kobiety są uczuciowe. Kobieta podejmie decyzję o aborcji, a potem przez 20 lat płacze po nocach, zabiłam dziecko. Kobiety są bardzo uczuciowe. Także tego typu decyzje muszą być mężczyźni, a nie kobiety. Co pan sądzi w takim razie o panu Donaldzie Tusku, który powiedział ostatnio, że na liście wyborczej do parlamentu nie znajdzie się nikt w Platformie Obywatelskiej, kto nie popierałby aborcji od 12 tygodnia ciąży, czyli... Pan Donald Tusk, który kiedyś był liberałem, wyraźnie skręcił w lewo teraz, pod wieloma względami, popiera. Dlaczego? Jak pan poseł sądzi? Dlaczego? No bo większość to jest ludzi, na potrzeby tego, czego ludzie oczekują, czy... Tak, bo ludzie, bo przecież mówiłem pani, że w normalnym kraju 85% ludzi to jest lewicowy, 15% jest tej elity prawicowej, prawda? 85% to jest lewica, która nigdy nie rządziła, to rządziły elity, a nie lud. No i teraz, a w Polsce jest więcej niż 85%. Bo wyjechała część tych elit. No i teraz wszyscy o ten wielki tort walczą, prawda? Natomiast my apelujemy do tych właśnie 15% czy tam 10%, które nam zostały jeszcze, które nie wyjechały za granicę. My apelujemy do ludzi rozsądnych. I jeszcze raz mówię. Pani mi tutaj mówi o doli, znowuż uczuciowo, o doli dzieci niepełnosprawnych, a ja mówię, że mnie to mało interesuje. Tego są prywatne fundacje, a ja mam dbać o to, żeby się dobrze rozwijały dzieci zdrowe i zdolne. O to jest przyszłość Polski. I to jest najważniejsze. Czyli można śmiało stwierdzić, że przez to, że Donald tu skręcił na lewo, jak pan poseł powiedział, no to wchłonął przez to też na przykład lewicę, tak? No nie wchłonął, ale się zbliżył do tej lewicy bardzo. Z tym, że lewica go nie lubi. Bo jak teraz odróżnić? Lewicę od Platformy? W Polsce jest tylko jedna formacja prawicowa. Są trzy partie, czyli Korwin, Korona, Brauna i Narodowcy. A całe są to partie lewicowe. Lewica katolicka, lewica tak jak PiS, lewica ateistyczna, jak lewica prawdziwa, prawda, lewica taka pośrednia, czyli PO. PO to wszystko są partie, znaczy centrolewicowe, no i plus lewica prawdziwa. Nie ma prawica. Prawica wyjechała za granicę. Niech pani to zrozumie. Panie pośle, no to w takim razie zobaczymy w 2023 roku, jak to się będzie pokazywało w najbliższych i też sondażach. A odnośnie życia, o którym tyle rozmawialiśmy, śmierć królowej Elżbiety II. Monarchini zmarła 8 września. Jak już wielu słyszało i wielu wie, pogrzeb odbędzie się 19 września w poniedziałek. Drodzy, napiszcie, czy wybieracie się na pogrzeb królowej Elżbiety II. Królową opłakuje cały świat i
Kilka dni temu na swoim Twitterze napisał pan, że, cytuję, powszechne zainteresowanie śmiercią królowej Elżbiety wynika z tego, że ludzie w głębi duszy tęsknią za monarchią. Tylko te, no nie będę przytaczać, tak, ale brzydkie, brzydkie słowo, demokraci, SKR demokraci, nie chcą dopuścić do jej powrotu, bo król naprawdę rządzący nie pozwoliłby się okradać, a lud jest głupi. Czy taka tęsknota za koroną jest uzasadniona? Oczywiście. Rewolucję francuską zrobiła szlachta francuska, nie lud prosty. Nie było tam robotników wtedy w ogóle praktycznie. Nie chłopi zrobili, tylko szlachta, która chciała mieć posady. Mhm. I w wyniku tego posad, powiem, czy pani sobie zdaje sprawę, że jak było pierwsze Królestwo Polskie, właściwie drugie w pewnym sensie, bo pierwsze to zmarło razem z Chrobrym, ale drugie Królestwo Polskie, to wszystkich królewskich w rynku było 500. I oni umieli urządzić państwem, które miało powierzchnię większą niż dzisiaj Polska. Nie mieli telefonów komórkowych, nie mieli, i rządzili, prawda? I umieli rządzić. A dzisiaj mamy, proszę panią, 680 czy 700 tysięcy urzędników. Bo tego chciała szlachta. Dawniej szlachta żyła z ziemi, musiała coś orać, musiała coś robić, prawda? A teraz wystarczy, że jest na posadzie. Szlachta sobie siedzi na posadzie, prawda? I pogardza tam innymi ludźmi. Szlachta chciała mieć posady królewskie. Król nie chciał mi zapewnić, bo król musiałby z własnej kieszeni im płacić. Mhm. I król oczywiście tej szlachcie nie chciał dać posad, to go zamordowali. Zamordowali króla, bo chcieli mieć posady. Posady, żeby nic nie robić. I niestety ta mentalność utrzymuje się do dzisiaj. Czyli panu posłowie się marzy, żeby w Polsce wprowadzić monarchię konstytucyjną? Nie, absolutnie. Jaką konstytucyjną? Mhm. Monarchię absolutną. Bo widzi pani, gdyby... Niech pani sobie sprawę z kilku różnic między monarchią a półdemokracją, mhm. a nawet między republiką. Otóż monarcha jest dziedziczny. W związku z czym on może brać się na doradców ludzi mądrzejszych od siebie, bo nie każdy król jest najmądrzejszy na świecie, przecież nie jest. No. I on sobie może brać mądrych doradców. A przy pan Kaczyński musi wziąć ludzi głupszych od siebie, bo mądrzejszy by go wysadził z siodła i zajął jego miejsce. I dlatego zawsze ten, kto rządzi w półdemokracji, musi brać sobie głupszych od siebie. I głupota postępuje nieustannie. Nieustannie. Dochodzi do tego, że rządzący są głupsi od swojego narodu, tego, który ich wybrał. Panie pośle, zaskoczył mnie pan. Jak pan myśli, ilu jest realistów w Polsce? Nie wiem, czy to jest realista. Ja jestem realistą, ale... Nie, royalistów. A, royalistów? Którzy popierają posadzenie króla w Polsce. Wiem, że w poprzednim Senacie było około 10% royalistów. Nie przyznawali się do tego, bo się bali, że nie zostaną wybrani. Czyli jednak nie da się wprowadzić monarchii w Polsce. Da się, gdyby na przykład... Ma pan kandydata na takiego gdyby króla? Na przykład, a poza kandydata, już Bóg to zrobi. Jeszcze raz mówię, Kaczyński... Ale kto mógłby w nim być? Kaczyński mógłby być, gdyby miał dzieci, prawda? Nie ma. Ale mógłby być, jeszcze raz mówię, gdyby on był królem, zachowałby się jak król, a nie jak w absurdach, prawda? Mhm. Bo to... Jest naturalne i to każdy by działał. Przecież królowie nie są niekoniecznie najmądrzejsi, tylko oni są wychowywani od dziecka na króla, prawda? A nie są wybierani. Monarchia elekcyjna, mieliśmy w Polsce monarchię elekcyjną, ona się niczym nie różni od PRL-u. A kogo pan poseł nazywa tymi demokratami? Ludzie, którzy rozkradają w tej chwili Polskę z PO, z PiS-u, PSL, z SLD, tak zwana banda czworga. Mhm. Żyją i kradną. Przecież jedni robią afery jak PO, drudzy tworzą tysiące posad niepotrzebnych, tak jak mówiłem, ta szlachta francuska, prawda? Mhm. Tysiące niepotrzebnych posad, żeby stać z Polski to wszystko. To samo ma PSL, prawda? SLD. To wszystko są ludzie, którzy chcą Polskę rozkradać. Czyli żadnej koalicji pana partia nie wytworzy, bo rozumiem, że jak pan poseł neguje wszystkie te partie, które są. Widzi pani, mi jeszcze do głowy. Widzi pani, mhm. uważam te partie za bandy złodziei. Mhm. Natomiast jest pytanie, czy lepiej, żeby złodzieje zawarli sojusz z drugimi złodziejami, rozkładali na potęgę, czy żeby jednak zawarli z nami, kradli trochę mniej. Prawda? No, mhm. Trzeba być realistą właśnie.
Nie realistą, tylko realistą. Realistą, tak jest. Realistą. Panie pośle, no to z kim w takim razie ta koalicja jest możliwa? Na dla dzisiaj. Dla nas z tymi, którzy obiecują spełnić najwięcej punktów naszego programu. Na przykład skończyć z socjalizmem. Na przykład, wie pani, jak świetnie działają telefony komórkowe, prawda? To są prywatne. Jeżeli zrobimy prywatne, ktoś nam obieca sprywatyzować edukację i służbę zdrowia. No zawrzemy koalicję z każdym, moim zdaniem. Niech nawet niech kradną, to nieważne, niech kradną. Ale jeżeli uda się sprywatyzować edukację, sprywatyzować służbę zdrowia, to będzie ogromny. Państwo zdają sprawę, co to będzie, jak będzie prywatna służba zdrowia, jak znikną kolejki do lekarzy. Przecież państwo zdają sprawę, że w tej chwili w Polsce, jak mówi dr Czosnowski, jest chyba 160 tysięcy lekarzy, z tego 70 pracuje nie przy łóżkach chorych, tylko w tych wszystkich ministerstwach, różnych wydziałach zdrowia, w województwach, powiatach, gminach i tak dalej się marnują. Gdyby to wszystko zlikwidować, to nawet skończyłyby się kolejki do lekarza od ręki, z miejsca. No tak, ale już koalicji z kobietami, tak? Na przykład, tutaj mamy na przykład, partię Mam Dość, to już rozumiem, że pan poseł by nie zawarł, no bo kobiety, i to jeszcze tak jak ja w wieku 29 lat, kierują się emocjami. Niech pani nie wierzy, była partia kobiet i pani na przykład Henryka Bochniarzowa, ona miała 20 razy więcej pieniędzy niż ja. Prawda, w wyborach dostała, czas w telewizji miał ogromny, ja prawie w ogóle nie wpuszczano do telewizji i dostała mniej głosów ode mnie. Gdyby kobiety głosowały na kobiety, pani Bochniarzowa by wygrała ze mną. Prawda? Kobiety nie głosują na kobiety. Kobiety wiedzą, że mają, wie pani, jakie są dwie instytucje, które kobiety poważają? Wojsko i Kościół. Dlaczego? Bo tam nie ma kobiet. I sądzi pan, że bardzo dużo mężczyzn głosuje na kobietę? A niech pani powie, jaki był procent kobiet, które w 1920 roku głosowały za tym, żeby w Ameryce kobiety miały prawa wyborcze? Jaki procent kobiet za tym głosował? Nie mam pojęcia, proszę mnie. Na oko niech pani powie. Ja nie lubię tak na oko. Na oko to chłop w szpitalu umarł, tak jak to mówią. Zero. Zero, ponieważ to sami mężczyźni głosowali wtedy, prawda? Kobiety nie miały prawa głosu. To mężczyźni przyznali kobietom prawa głosu, nie kobiety. To było po to, żeby skłonić kobiety do pracy w fabrykach. Czyli reasumując, kobiety B, mężczyźni tak. Dlaczego? Kobiety B, pani powiedziała? Tak. Ale dlaczego, proszę pani? Ja uważam, że wychowanie dzieci jest znacznie ważniejsze niż programowanie komputerów. To feministki pogardzają kobietami. Feministki pogardzają kobiecością. Feministki uważają, że gotowanie to jest czynność obrzydliwa, że wychowanie dzieci to jest coś poniżającego. Ja tak nie uważam. Uważam, że to jest bardzo ważna czynność. Widzi pani? Czy ja osobiście pani... jestem bardzo dumna, nie chcę przerywać, ale tylko moja mała wstawka, że jestem bardzo, bardzo dumna z bycia matką i żoną. No. I absolutnie nie uważam tego jako umniejszanie mojej osobie. No ale feministki uważają, że kobiety są tylko wtedy ważne, jak prowadzą samochody i i programują komputery. Czego one akurat robi się nie umieją dobrze. Jak pani w Formule 1 nie ma żadnej kobiety. Gdyby kobiety dobrze prowadziły samochody, to Formule 1 byłaby połowa kobiet. Nie ma ani jednej. W IndyCar w Ameryce jest jedna, prawda? To jest taki właśnie wyjątek. Także po prostu czynności kobiety są za ważniejsze. Widzi pani, jak ja programuję komputer i tam się pomylę, to poprawiam program. Jeżeli coś tam całkiem spieprzę, no zaczynam program od nowa. Jak coś tam mogę wziąć komputera, trzasnąć o ziemię i kupić sobie nowy komputer. A wystarczy jedno niebaczne słowo do dziecka i może pani zepsuć to dziecko do końca życia. Wychowywanie dzieci jest znacznie ważniejsze niż programowanie komputerów. Dlaczego trzeba wyżej cenić kobiety? Kobiety są ważniejsze od mężczyzn. Ale to nie znaczy, że umieją tak samo całkować, nie umieją tak samo podnosić ciężarów, prawda? No bo nie są do tego stworzone. No na przykład Robert Lewandowski nie umie żonglować piłką w szpilkach, a ja umiem. No widzi pani, no proszę. Panie pośle, jeden z komentujących na Twitterze gdzieś znalazłam, napisał panu, to oczywiście cytat, nie moje słowa, broń Boże, gada pan bzdury, to gada, ale żeby chociaż podatnicy tego nie finansowali z podatków. Stop marnowaniu pieniędzy publicznych. Jak pan reaguje na takie słowa? Nie pan w ogóle czyta komentarze? Nie. Rzadko. A pan poseł sam obsługuje Twitter, Facebook? W 3/4 tak, w 1/4 nie. A kto panu pomaga? No mam ludzi, którzy mi pomagają.
Bo widzę, że jest pan bardzo aktywny na przykład na Twitterze. Bardzo dużo czasu zajmuje właśnie stworzenie tych wszystkich tweetów. Nie, tweety to jest tam 200 znaków, czy ileś to się pisze w 2 minuty i nie ma problemu. Natomiast bardzo mało czytam, ale chociaż polemizuję, jak pani zobaczy, dziennie tam zawsze kilkanaście odpowiedzi tam daję różnym ludziom. Ale jednak ludzie bardzo takie dosadne komentarze panu wstawiają. Twitter notabene jest bardzo rygorystyczny tutaj. Rygorystyczny pod względem tego, że nie da się zanegować tych komentarzy takich strasznie przykrych, takich strasznie dobijających. Ale dlaczego? I pytanie, panie pośle, czy jak pan znosi właśnie to, co panu mówią ludzie? Że pani o mnie mówią? Że pan bzdury gada, że wyzywają pana tak od starych i tak dalej. Jak pan to znosi? Jak mówił świętej pamięci profesor Elzenbergen, pomnij, że sąd laika, gdy mówi o dziele, mówi mało. Laiku wiele. Jeżeli ktoś źle ocenia to, co ja mówię, to znaczy, że pokazuje, że jest głupi. No i to jest jego problem. To znaczy, że się nie wczytał, nie wiem, nie rozumie, tak? No tak, no. Ja nawet kiedyś napisałem taki tweet i wśród komentatorów, przeczytałem pierwsze tam 50, nikt nie zrozumiał tego tweetu. Nikt nie zrozumiał z tych, co komentowali, bo reszta dawała lajki. Poczuwał się pan poseł do tłumaczenia tego, co pan napisał, czy uważa pan, że nie trzeba? Czasami się poczuwam, czasami uważam, że nie ma sensu, bo niektórym ludziom się czegoś nie wytłumaczy. A czego to jest wynik, że oni tego nie rozumieją? Dlatego, że 85% ludzi w Polsce jest poniżej poziomu, do którego którym powinni się wypowiadać na temat polityki. No niestety, ludzie nie rozumieją najprostszej. Pani sobie zdaje sprawę, że większość, 70% ludzi w Polsce nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładów autobusów na przystanku. Mhm. No i ci ludzie głosują w wyborach. No wybaczy pani, to po prostu śmieszne. Ale są ci złodzieje właśnie, którym zależy, żeby głosowali, bo widzi pani, jak powiedzieli starożytni Grecy, demokracja to są rządy osłów prowadzonych przez hieny. Tylko w czasach starożytnej Grecji hieny nie miały telewizji. A dzisiaj hieny mają telewizję i tym osłom mogą wmówić cokolwiek. I niestety wmawiają ludziom najgłupsze rzeczy, prawda? I my chcemy rzeczy niesamowicie prostej. Prostej, żeby ludzie zrozumieli, że jeżeli rząd daje nam 500+, to musi nam zabrać 600 czy 700, no bo z czego wziął te 500? No przecież sam z własnej kieszeni nie dołączy. Nam zabrał 700 najpierw. Ja tego nie widzą. Bo te 700 zabierają po 2 złote tutaj w masełku, tam 1 złoty w licie benzyny i tak dalej, prawda? Ludzie tego nie widzą. A te 500 widzą, że im dali. Bo są głupi i tego po prostu nie umieją sobie policzyć. Taka babcia wychodzi, przychodzi ze sklepu i synek jej mówi, patrz, widzisz, zapłaciłeś tutaj 23 zł podatku. Napisane podatek od towarów i UPT. Jaki podatek? Jak kupiłam tylko masełko, szczeneczkę i chlebek, prawda? I ona tego w życiu nie zrozumie, zapłaciła podatek. Ale ona głosuje w wyborach. Rozumie pani? Ona głosuje. No i jeżeli debile głosują, no to przepraszam bardzo, ale... To czego albo kogo brakuje na scenie politycznej? Czego? Skoro pan poseł uważa, że wszyscy to są B, ale no Konfederacja, tak, Korona i tak dalej, Korwin, super, tak, to czego jeszcze brakuje? Czy niczego nie brakuje? Czy tylko wystarczy Konfederacja, Korwin? Trzeba usunąć 99% ludzi z polityki. Trzeba zlikwidować te 700 tysięcy urzędników, których potrzeba nam może nie 500, a 1500 albo 2000, prawda? I wtedy ogromna większość to są po prostu kobiety, które wreszcie będą mogły zająć się dziećmi i wnukami, prawda? I będą żyły znacznie lepiej niż teraz. Państwo zdaje sprawę, ile kosztuje zapewnienie tym kobietom dopłacanie do ich żłobków, do przedszkoli. To jest potworny koszt. A te kobiety siedzą, wykonują głupiego robotę w jakichś urzędach, przekazują papierki na papierki, przekazują innym w pracy, zmuszają ludzi, żeby zamiast tam coś robić, to najpierw wypełnili papierek, prawda? I to trwa strasznie dużo czasu. No, jeżeli się mówi o 700 tysiącach urzędników, ale jeżeli przed każdym urzędnikiem siedzi kolejka 10 interesantów, to jest tak, jakby pracowało 7 milionów ludzi, a nie 700 tysięcy.
7 milionów ludzi, zamiast pracować, siedzi i urzęduje, rozumie pani? To jest strata dla państwa. Panie pośle, ale odnośnie dzieci i pomagania matkom i dzieciom, to wyobraża sobie pan poseł w tych czasach, kiedy rządził Tusk. Gdyby wtedy było... Ja rozmawiałam z wieloma osobami starszymi, które pamiętają te czasy, wychowywały dzieci wtedy, zmagały się z różnymi problemami, nie było pracy, nie było niczego praktycznie. Wielu się śmieje i zadaje pytanie, pamiętasz, jaka Polska była piękna za rządów Tuska? Ja też nie. Nie widzę żadnej różnicy. Panie pośle, momencik. I gdyby wtedy było te 500+, to może ludziom faktycznie by się żyło inaczej. Gdyby wtedy powiedzieli, że masz 4 dzieci, to nie pracuj, wychowuj te dzieci i będziesz miał minimalną emeryturę. Czy wtedy nie byłoby lepiej? Ale pani ciągle zapomina, że pani daje 4 razy po 500, czyli zabrała pani 2400. Bo musiała pani tej rodzinie zabrać 2400. Gdyby nie było 500+, to oni by byli bogatsi, a nie biedniejsi. Mhm. A nie biedniejsi, bo przecież im to zabrano, tylko nawet wtedy masło kosztowałoby o 2 zł mniej, benzyna kosztowałaby o 3 zł mniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu żyliby znacznie lepiej, tylko nie widzieliby tych 500, nie mieliby wdzięczni tym politykom, którzy rozdają. Jeszcze raz mówię, nie są winni ci, którzy biorą 500+. Trzeba łapy poobcinać tym, którzy dają te 500+. Mhm. Łapy poobcinać. Mhm. No ja myślę, że bardzo wiele ludzi by się zbuntowało, gdyby teraz... nie wiem, zabrano właśnie czy 500+, czy nie wiem, 13 emeryturę. Ja myślę, że to mimo wszystko, na przekór temu, co pan poseł mówi, jestem przekonana, że można wysnuć taką tezę, że to jest bardzo pomocne dzisiaj dla wielu osób. Ja pani powiem więcej, przerwę pani teraz, ja nasprawię pani przerwę. Bardzo proszę. Otóż widzi pani, powiedzmy, że wprowadzimy zasadę, że wszystkim ludziom urodzonym w roku parzystym dajemy za darmo jazdy pociągami. Będą mogli jeździć za darmo jeździć pociągami. Parzystym. A urodzeni w roku nieparzystym będą mogli za darmo jeździć autobusami, tramwajami i całą resztą. Droga pani, pani sobie zdaje sprawę, że system jest idiotyczny, prawda? Ludzie by jeździli naokoło koleją zamiast prostej linii autobusem lub odwrotnie, w zależności od tego, w jakim roku by się urodzili, prawda? Ludzie by jeździli niepotrzebnie kilometry koleją, prawda, bez sensu, bo je za darmo, tak dalej. Jest to kompletny absurd. Ale obie te grupy by chciały utrzymania tego przywileju. Bo myślałyby, że dzięki temu coś zarabiają. Ludzie są głupi, po prostu i zwyczajnie. Trzeba zabrać i koniec. I ludzie, którzy biorą 500+, są głupi? Nie! Oni są mądrzy. Ci, co im dają, też są mądrzy, bo dzięki temu sobie ich przekupują. Tylko oni nie wiedzą, że oni płacą więcej. Niestety. Powiedziałem jeszcze raz, 85% ludzi ma mentalność niewolnika. I ważne, jak słusznie powiedział kolega Berkowicz, właśnie czytałem dzisiaj na Twitterze, nawet go skopiowałem, prawda? Jeżeli człowiek ma prawo zmienić se pana, to nie przestaje być niewolnikiem. Otóż widzi pani, weźmy tę różnicę. Na przykład, powiedzmy, PiS chce, żeby dzieci uczyły się w szkole z podręcznika HIT, tak? Dobrze. A załóżmy PO, chcę, żeby dzieci uczyły się z innego podręcznika, nazwijmy go BIT, prawda, albo coś tam. Bo oczywiście, że pan ma prawo uczyć niewolnika tak jak on chce. Jak niewolnik ma właściciela, to jego właściciel decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika. A my chcemy, żeby rodzice mieli wolność wyboru. Żeby się niczego nie uczyły? Nie! Chcemy, żeby w każdej szkole były inny podręcznik. No nie w każdej oczywiście, tylko tam byłoby 10 czy 20. Ale nauczyciele i tak mają wybór. Mogą wybrać. Nie muszą uczyć z HIT-u czy z BIT-u. Nie muszą, ale... Pan poseł powiedział. Jeżeli rozumiem, że jest taki wielki wrzask, to rozumiem, że muszą. Nie, nie muszą. Prawnie mają wybór. Mogą nie skorzystać z podręcznika do HIT-u. Ale ja chcę z innych materiałów. Zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji. Chyba, że pracują w szkole akurat takiej, która to narzuci, tego nie wiemy. Ale zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że rodzice powinni decydować o tym, tak samo jak prowadzą dziecko do knajpy chińskiej, rosyjskiej albo jakiejś innej, prawda? I wybierają i dają dziecku te potrawy. Tak samo powinni wprowadzić do szkoły, tutaj uczą tego lub tamtego. I czy na przykład,
tutaj PiS chce, żeby dzieci chodziły do szkoły w wieku lat 7, powiedzmy sobie, PO w 6, tam SLD w 5, w Anglii przychodzą no, od 5 roku życia, prawda? Tak, tak się zgadza. No. I teraz, proszę, a ja chcę bardzo prostej rzeczy, żeby dziecko chodziło do szkoły w takim wieku, jak są rodzice. Dlaczego minister, który nie zna mojego dziecka, ma decydować, w jakim wieku ono pójdzie do szkoły? No, dlaczego? Czyli... O to chodzi, żeby nie było pana. Ma sobie zmienić pana. Ten pan od 7, a ten od 5. A ja nie chcę, żeby był pan. Ja chcę, żebym to ja decydował, w jakim wieku moje dziecko idzie do szkoły. To jest takie trudne do zrozumienia. Tak zawsze było. Póki nie było faszyzmu, który rządzi teraz w Europie, tak było. No zawsze jest indywidualny tok nauczania albo edukacja domowa. Też musi być zatwierdzany, też tok oczywiście, nauczania. Że trzeba wystosować prośby, ale... A, myślę, ja, to ja mam prosić do tego, żebym mógł żyć dziecko tak, jak ja chcę? Pani sobie zdaje sobie potworność tego, co pani powiedziała? No, nie poszła, ale pani uważa za naturalne, pani uważa za naturalne, że ja muszę prosić kogoś, żebym mógł uczyć moje dziecko tak, jak ja chcę, tak? Nie, ja nic nie uważam, ja mówię, jak jest. Natomiast mówię o tym, że dzieci się, jako pedagog nawet, że dzieci się lepiej rozwijają wśród rówieśników, tak? Wśród innych dzieci. Szybciej zaczynają na przykład, nie wiem, w przedszkolu mówić, uczyć się na przykład, nie wiem, słuchania nauczyciela, tego, że są pewne zasady, trzeba się dzielić. Maria Curie-Skłodowska wychowała się w domu, nie chodziła do przedszkola, ani do żłobka. No Maria Curie-Skłodowska, no ale... Mikołaj Kopernik też. Panie pośle, wojna na Ukrainie. Cały świat jest oburzony agresją Rosji na Ukrainę. Cały świat popiera raczej Rosję niż Ukrainę. Proszę pani, pani się myli głęboko. Rosja, ale to panie pośle, za chwilkę. To, co wydarzyło się w Buczy, Irpieniu, Borodziance, Mariupolu i wielu innych ukraińskich miejscowościach, wielu nazywa ludobójstwem. Masowe groby, ludzie rozstrzelani na ulicach. Tysiące torturowanych Ukraińców, setki zgwałconych dzieci i kobiet. Wypowiedzi pana posła... nawet swego czasu figurowały w tekstach propagandowych Rosji, przekonując, że żadnej zbrodni w Buczy nie było, a oskarżenia bazują na inscenizacjach, które przygotowała strona ukraińska. Takie też rzeczy powtarzają politycy na Kremlu. Przypomnijmy, cytuję pana posła odpowiedź. Zauważyliście, że domy są niemal nietknięte, a myśleliście, dlaczego chowa się ludzi w masowych grobach, a nie chowają ich krewni? I czemu krewni nie usunęli tych ciał z ulicy? Patrzcie i myślcie, no, to nie boli. No właśnie. Takie zdjęcia mają udowodnić, że Rosjanie są zbrodniarzami. A skąd wiadomo, że mordercami byli Rosjanie, a nie Ukraińcy? Jak to skąd? Bo przecież wiadomo, że Rosjanie są zbrodniarzami. Szkolny błąd logiczny. Panie pośle, ja tylko przypomnę, że... To było cytowane przez Rosjan. Tak. Ostrzeliwane i bombardowane były cywilne budynki. Ale mówimy o dwóch rzeczach. Albo pani mówi o ostrzeliwaniu budynków. Nawet te zbrodnie, one są uwiecznione na nagraniach. Te nagrania kłamią? Ale zaraz, proszę panią, momencik. Ustalmy kilka rzeczy. Pierwsze. Mariupol. I podobne zresztą inne. Przecież tam się batalion Azów, jak było widać na zdjęciach, ustanawiał się na dachach budynków mieszkalnych i Rosjanie walili w to w górę i niestety najwyższe piętra często ucierpiały od tego. Często tego ucierpiały, ale nie wolno przecież, nie wolno żołnierzom chować się w cywilnych budynkach. To jest rzecz niedopuszczalna. Zbrodnie popełnia ten, który się chowa w cywilnym budynku. I oczywiście Rosjanie chcą sądzić tych ludzi z Azowa właśnie za to, że szukali schronienia w prywatnych budynkach. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są inscenizacje. Wyspa Węży, Ukraińcy się od razu przyznali do tego, że to nie była jakaś inscenizacja. To ktoś sobie zrobił sobie taki, prawda. To nie było nigdy tej wypowiedzi o... No ale akurat nie odnosił się pan do tego, tylko do Odnosiłem się do tego. Potem wykryłem, że to było fałszerstwo. Potem wykryłem, że fałszerstwem był ten szpital położniczy w Mariupolu. To też wyszło na jaw przecież. Notabene szef wywiadu szwajcarskiego na Europę powiedział, że to była kopia numeru, który robili Amerykanie, jak Irak tam napadł na Kuwejt. To zrobili tak. Ale gwałty na kobietach i dzieciach to też jest fałszerstwo? Ale morderstwa? Wcale nie mówię, tylko trzeba wiedzieć, że to jest prawda. Bo pani o tym mówi, ale niech pani zwróci uwagę, jeżeli pani mówi, że nagrano rozmowę rosyjskiej żołnierza z rosyjską matką. Przecież to mogło być fałszerstwo, prawda? Skąd pani wie, że to jest prawdziwie nagrane? I przejdźmy teraz do Buczy. Widzi pani? Ja byłem przekonany, w 80%, bo pewności nie ma, że w Buczy mordowali Rosjanie.
i w ciągu 2 miesięcy, słuchając wyłącznie ukraińskiej propagandy, wyłącznie ukraińskiej propagandy, doszedłem do wniosku, że w tej chwili już jestem przekonany, już nie na 80, ale 90, że mordercami byli Ukraińcy. Wie pani, kogo oni mordowali? Pani sobie zada pytanie, dlaczego, nie, może skończmy to, dlaczego... Ja panu daję do końca. Dlaczego było to w Buczy, a nie gdzie indziej? Dlatego, że to były tereny, które Rosjanie zajęli i potem z nich wyszli. Ukraińcy je przejęli i mordowali kolaborantów. Mm-hmm. Mordowali kolaborantów, ci ludzie mieli białe opaski. Nie niebieskie, nie żółte, tylko miały białe opaski. I proszę, to było widać w tych grobach, które leżą. A wie pan, mordowali kolaborantów. I czy pani wie, że jak w 1945 roku Amerykanie wyzwalali Francję, to Maquis, czyli partyzanci francuscy, zamordowali 9 tysięcy kolaborantów. Jeżeli kulturalni Francuzi mogli wymordować 9 tysięcy kolaborantów, dlaczego Ukraińcy nie mogli wymordować 400 kolaborantów? Dlaczego te trupy pojawiły się dopiero w 2 dni po zajęciu Buczy przez Ukraińców? Dlaczego burmistrz, tam mer Buczy nic nie mówił na początku o tych mordach, dopiero po 2 dniach zaczął o tym mówić? To nie jest tak, że to była, że tak mówią Rosjanie, że to była jakaś ustawka. To nie była ustawka. Oni wymordowali tych ludzi i wtedy wpadli na pomysł, o, to zwalmy to na ruskich. Po prostu. Czyli Putinowi by pan przeklasnął. A dlaczego przeklasnął? Jak jego ekscelencja Władimir Putin napadł na... Bo wielu powie teraz właśnie i naszych widzów, że pana wypowiedzi są teraz prorosyjskie. Ale nie rozumiem, czy prorosyjskość nie jest niczym złym. Jest to jedno ze stanowisk. Ja akurat nie jestem prorosyjski, bo jak pani zwróciła pewną uwagę, jak tylko jego ekscelencja Władimir Putin napadł na Ukrainę, oświadczyłem, że zwariował tego samego dnia od razu, prawda? I podtrzymuję to zdanie. Zresztą widać, prawda, po tym, co się dzieje. Wywołał rzeź, wojnę, nazwijmy to po imieniu. Ale wiesz, żebyśmy też o jednej rzeczy pamiętali. Ja jestem za wartościami europejskimi. Mhm. I jedną z wartości europejskich jest to, że jak jest spór między państwami, to toczy się wojna. Wojna jest w Europie normalną rzeczą. To nie jest zbrodnia jakaś. Wojna jest normalną. I tyle. Tylu ludzi, którzy zostali zamordowani przez Rosjan, to nie jest normalne dla mnie. Dla mnie to nie jest normalne. Ale przecież ja czytam, że przez Ukraińców został zamordowany. Ukraińcy się chwalą, że zamordowali więcej Rosjan niż Rosjanie im. Mhm. Więc nie rozumiem, co chodzi. Trzeba się bronić, wiadomo. No, szkoda, żeby się nie bronić. Oczywiście, i dać, tak. To jest wojna. Dać się wystrzelać, tak? Trzeba jest, bronić swojego kraju. To jest wojna, oczywiście. A kraju bronią też patrioci, tak? To jest wojna. I wojna to jest ostateczność. Tylko szkoda, że cierpią niewinni ludzie. Są odstrzeliwane szkoły, niestety, gdzie tak uczą się dzieci i morduje się dzieci, tak? Niestety giną również dzieci. Więc wszelkie działania prorosyjskie są po prostu czymś niedorzecznym. Nawet wypowiedzi. Dlaczego? Gdyby się Ukrainie nie pomagało, to po 3 tygodniach byłyby po wojnie i ludzie by już nie ginęli. To może by oskarżyć tych, którzy pomagają Ukrainie. Gdyby nie pomagali, to byłoby Czyli pan poseł uważa, że wojna na Ukrainie nie trwałaby tyle, wojna wywołana przez Rosję na Ukrainę nie trwałaby tyle czasu, gdyby nie pomoc w dostarczeniu... Tak, broni, te pieniędzy i tak dalej. Oczywiście, no to chyba jest oczywiste, nie? To chyba jest oczywiste. Dla mnie jest oczywiste, że pomaga się komuś, kto cierpi, kto ma potrzebę, żeby mu pomóc. I nie sądzę, żeby prezydent Zełenski, nie wiem, w swoich wszystkich wypowiedziach kłamał i na pewno nie nazwałabym telewizji ukraińskiej propagandą. Ale wróćmy do pierwszego zdania, które powiedziałam. W Rosji ma pani jednak kilka telewizji. W Rosji ma pani radnych tam Petersburga, Sankt Petersburga i Moskwy, którzy domagają się dymisji Putina. Na Ukrainie pani tego nie ma. Wszystkie telewizje są opanowane przez reżim i nikt nie piśnie bez zgody jego ekscelencji Włodzimierza Zełenskiego. Nikt nie piśnie. Jest pełen totalitaryzm na Ukrainie, jeżeli o to pani chodzi. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja wcale nie mówię, jak jest wojna, to się kraj totalizuje oczywiście. Ale Ukraina jest znacznie bardziej totalna w tej chwili niż Rosja. Znacznie bardziej. Panie pośle, odnośnie... Wszyscy opozycjoniści siedzą w więzieniach w tej odnośnie chwili. Rosji. Ostatnio w Gazecie Wyborczej ukazał się, ja to sobie pozwolę przeczytać, wywiad z byłym szefem kontrwywiadu wojskowego, generałem Piotrem Pytlem.
Nie wiem, czy pan poseł miał okazję słyszeć bądź czytać. W pewnym oskarżeń wywodzie wojskowy, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji objętych klauzulą tajności, oskarża rząd PiS o powiązania z Rosją, a nawet twierdzi, że ten działa w interesie Moskwy. Momencik, wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński mówi, że to nie był wywiad, a raczej strumień świadomości Pytla. Myślę, że z tym pan poseł się zgodzi. Cytuję. Jednym z celów, cytuję szefa, wiceszefa polskiej dyplomacji, pana Pawła Jabłońskiego. Jednym z celów tego tekstu w GW, w Gazecie Wyborczej, jest doprowadzenie do tego, że ludzie, którzy nie śledzą sytuacji, myśleli, że tu rzeczywiście ujawniona została przerażająca prawda, aż się mylę z tego wszystkiego, że ten rząd jest prorosyjski, mówił. Oczywiście te zarzuty są kompletnie oderwane od rzeczywistości, bo ten sam prorosyjski rząd przekazuje Ukrainie sprzęt wojskowy, o którym wcześniej rozmawialiśmy, który służy zabijaniu wrogów, czyli Rosjan. Za rządów PO-PSL współpraca z Rosją i Białorusią szła pełną parą. I ostatni cytat. Jeżeli pan Pytel miał w przeszłości kontakty z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji, rosyjskimi służbami specjalnymi, należy zakładać, że te kontakty nadal może mieć. Nadal może realizować te interesy. Trzeba mieć tego świadomość, że Rosjanie działają przez swoich agentów wpływu. Starają się oddziaływać na opinię publiczną. Wie pani, czy to jest... Pan napisał na Twitterze właśnie reakcję na ten artykuł, że jest pan przeciw tekstowi w Gazecie Wyborczej i pan protestuje, bo jeżeli opozycja kłamie, by zdobyć władzę, to po zdobyciu władzy będzie ma podwójnie. No to pan poseł się śmiał. Jak pan poseł to odbiera w ogóle? Ja się śmieję, bo... Bo ja zaraz uwierzę, teraz... że Donald Tusk malował ławki patriotyczne. Tak, no. Więc wie pani, ja tu się śmieję, bo tutaj ci z PO mówią, że... Jeżeli Gazeta Wyborcza o tym napisze. PiS to agenci rosyjscy. PiS mówi, że Tusk i PO to są agenci rosyjscy, a ja już o mnie zapomniano, prawda? Bo do tej pory to mnie nazywano agentem rosyjskim. Poczuł się pan zazdrosny. Zazdrosny jestem. Ja też chcę być agentem rosyjskim. Mm-hmm. To wszyscy są agentami rosyjskimi. Mm-hmm. To już teraz dla mnie pieniędzy. Teraz rozumiem, dlaczego Putin mi nic nie płaci. Bo jak musiał opłacić Tuska, Kaczyńskiego i tak dalej, to już dla mnie nie starczyło. Mm-hmm. Pani, to jest tak śmieszne. To jest tak śmieszne z jednej strony. Aż pan poseł się popłakał. Ale wie pani, to jest z drugiej strony przerażające. Jakie niskie argumenty są używane, bo ludzie są głupi i przemawiają do nich nawet absurdalne argumenty. Czy to, co mówi pan Pytel, to jest kompletny absurd. Kompletny absurd, prawda? Ale również oskarżenia pana Tuska też kompletny absurd. Ale również oskarżenia pana Pytela, generała Pytela, są też absurdem. Mhm. Bo to, że on nawiązał współpracę z FSB, to przecież nie znaczy, że ta agentura miała dostęp do czegoś, tylko że na przykład wspólnie polowali na jakichś tam ludzi na Litwie, prawda, czy na Ukrainie, czy gdzieś tam, prawda? Przecież polskie służby specjalne przed wojną miały stosunki z Gestapo również i też prowadziły wspólne akcje. A to nie znaczy, że potem jak była wojna, to nie walczyli każdy po swojej stronie. Także oskarżenia są absurdalne, rozumie pani. Dlaczego w takim razie Gazeta Wyborcza? Bo rządzi głupota, rozumie pani. I oni to wiedzą. Mamy demokrację. I oni to wiedzą, tak? Oni wiedzą, traktują ludzi słusznie jak idiotów. Mhm. Słusznie jak idiotów. No i mają rację, jak widać, bo te argumenty chyba działają, prawda? Jak ja słyszę, nawet pan mecenas Roman Giertych zaczął chwycić to, co mówi pan Pytel i zaczyna to serio traktować. A to się nie ma co dziwić, że on akurat to chwyta. No tak, ale to jednak jest przecież dość wysokiej klasy prawnik, prawda? I jeżeli on traktuje poważnie to wszystko, to znaczy, że coś tu nie jest generalnie w porządku. No ale no to w takim razie należy tutaj postawić pytanie, dlaczego wielu polityków opozycji traktuje to poważnie? No niestety, bo powtarzam jeszcze raz, rządzi przerażająca głupota. Sami politycy są również, bo głupie pani, kiedyś w Świdnicy to było, pamiętam, dawno, dawno temu, 30 lat temu, na spotkaniu w Świdnicy, jakaś pani mnie spytała, czy pan nie uważa, że tych wszystkich posłów to trzeba by poddać badaniom psychiatrycznym? A ja powiedziałem, tak, ale najpierw tych, co ich wybrali. Mhm. Widzi pani, no jak mamy pół demokrację, takie są skutki. Coraz głupsi są ludzie. Widzi pani, jak była PRL, pani nie żyła w tych czasach, pani ich nie pamięta. Mm-hmm. Ale ja wiem, jak było okropnie za Bieruta. Mm-hmm. Jak potem było trochę wspaniale, już było o wiele lepiej za Gomułki. Potem było trochę lepiej za Gierka. Potem znacznie lepiej za Rakowskiego. Było coraz lepiej. Natomiast teraz każdy następny rząd jest głupszy. Dlaczego? Wtedy nie było pół demokracji. A teraz jest pół demokracja. I dlatego każdy następny, w Ameryce też każdy następny rząd jest coraz głupszy. Przecież widzi pani, co się dzieje w tej chwili w Ameryce.
Ale czy to nie było zaplanowane działanie, bo przecież zbliżają się wybory i czy to nie była zaplanowana taka manipulacja ludźmi, obywatelami, właśnie ten artykuł, to podsycanie potem przez polityków opozycji? Gazeta Wyborcza chyba jednak przekroczyła granicę głupoty i chyba jednak skutek tego artykułu jest odwrotny niż Gazeta Wyborcza. Jednak przeceniła chyba głupotę ludzi, bo aż tak głupi to nie wszyscy są. Tak jak się zażartowałam wcześniej, że gdyby Gazeta Wyborcza napisała, że pan Donald Tusk malował patriotyczne ławki, to też by może ludzie uwierzyli. Może, nie wiem. Ale trzeba przypomnieć tutaj jedną kwestię. Jak wierzą w globalne ocieplenie, to mogą we wszystko uwierzyć. Trzeba przypomnieć jedną kwestię, że po przejęciu władzy w Polsce przez Donalda Tuska był on już po 3 miesiącach w Moskwie, gdzie dziękował Putinowi za tak zwane odczytanie sygnałów i zapewniał, że chce naprawić relacje z Rosją po rządach braci Kaczyńskich. Moim zdaniem ja jestem za tym, żeby naprawić stosunki z Rosją. Mhm. Dlaczego? Widzi pani, to jest sprawa bardzo ważna i podstawowa dla polskiej polityki. Mhm. Otóż kiedyś Polska leżała między Niemcami a Rosją i to było tragiczne, prawda? Się nawet mówiło, zamienię wątpliwą niepodległość na lepsze położenie geograficzne, prawda? Między Niemcami a Rosją było nam bardzo źle. I mówiono nam, cała opozycja i partia się uczyły na paryskiej kulturze. I tam były te tezy, że niepodległość Polski zależy od niepodległości Ukrainy. I słusznie. Też to wierzyłem i wierzę. Niepodległość Ukrainy jest dla Polski niesłychanie ważna. Mhm. I teraz mamy niepodległość Ukrainy. Mamy niepodległość Białorusi. Na bis jeszcze. I politycy polscy nie zauważyli, że Polska już nie leży między Niemcami a Rosją. Polska leży między Niemcami a Ukrainą. Rosja nie ma do nas pretensji terytorialnych, a Ukraina ma. I nasze położenie się pogorszyło w związku z tym. Ale oczywiście, póki za plecami Ukrainy była Rosja, to Ukraina nie może nam podskoczyć, bo wtedy przyjazna Polsce Rosja mogłaby razem z Polską zrobić z nim kęsim. I dlatego trzeba mieć za plecami sąsiada, trzeba mieć wroga naszego sąsiada, żeby na wszelki wypadek, tak samo za plecami Niemiec trzeba mieć przyjazną Francję. Na wszelki wypadek. I dlatego właśnie chcę mieć dobre stosunki z Rosją, nie obrażać Rosji. Oczywiście w tej wojnie zależy nam, żeby jego ekscelencja Władimir Putin trochę dostał po nosie. Taki jest interes państwowy Polski, oczywiście, z powodów, o których tutaj jeszcze nie mówiliśmy. Natomiast musi ta Rosja tam być, żeby Ukraina nie była za silna. Państwo zdaje sprawę, że z tej wojny on się skończy kiedyś, prawda? I wyjdzie Ukraina z armią 5 razy silniejszą od naszej, bo ostrzelaną, umiejącą walczyć, a ma pretensje do Przemyśla, do Chełma, do wielu innych terenów. Piątą kolumnę w postaci 4 milionów Ukraińców w Polsce. Prawda? I to jest groźba, która wisi nad Polską. Tego ludzie dzisiaj nie widzą. Tak samo jak Stalin nie widział, że Hitler na niego uderzy, był jego sojusznikiem, prawda? Ale go na niego uderzył. I tak samo musimy się bać. Bo państwa nie mają przyjaźni, państwa mają tylko interesy. I na przykład, gdybym ja był z jego ekscelencją Włodzimierzem Zełenskim i załóżmy lekko przegrał tę wojnę z Rosją. Znaczy przegrał tak, że nie ustępnie została rozbita, no ale tam te tereny zostały zajęte. To wtedy bym wiedział, że za chwilę mnie zdejmą ze stanowiska i postawią pod sąd. Dlaczego ja nie przyjąłem warunków rosyjskich, prawda, na początku i tak dalej. Tak? Dlaczego dopuściłem do śmierci tylu ludzi? To co ja bym zrobił? Natychmiast bym uderzył za Polskę i zajął tę ziemię, tak zwaną, za Karzonię. I wtedy byłbym bohaterem, że jednak Ukraina coś zabrała. Tak bym zrobił na jego miejscu, oczywiście. I Ameryka palce zaczynam się bać tych wypowiedzi. W tym momencie zaczynam się bać tych wypowiedzi. Ale dlaczego? Drodzy widzowie, czy wy zgadzacie się z wypowiedzią pana posła Janusza Korwin-Mikke? Napiszcie koniecznie w komentarzu, bo jest to bardzo ważna i śmiała wypowiedź. Panie pośle, czy pan kocha Polskę? Czuje się pan patriotą? Gdybym nie kochał Polski, tylko byłbym za granicą i oczywiście. Tylko widzi pani, jak ktoś mówi, że jest patriotą i kocha Polskę, to ja potem jak podaję mu rękę, to liczę palce, bo są to na ogół oszuści. Najwięksi oszuści wrzeszczą, są największymi patriotami. Ja o tym nie wrzeszczę. Po prostu jestem w Polsce i walczę o interes Polski. Natomiast ci, co sprzedają na przykład interes Polski, sprzedają interes Polski, wyprzedając wszystko, co mamy Ukrainie. To jest niszczenie interesu Polski, oczywiście. To nie są zdrajcy, to są głupcy. Bo nie myślą o tym, co będzie za chwilę. Wie pani, jak pani jedzie samochodem i pani samochód skręca w lewo, to pani ma odruch bardzo ostro kręcić w prawo.
potem jest i tak dalej. A to trzeba delikatnie skręcić. Trzeba delikatnie wspierać Ukrainę. Natomiast to, co robimy w tej chwili, to jest szaleństwo. To jest szaleństwo. Jeszcze raz mówię, to są idioci, którzy tak postępują. No ale myślę, że i tak bardzo wielu obywateli Polski popiera działania rządu. Ach, to! Widać to w sondażach. No przecież sondaże pokazały ponad 35%, no więc to jest bardzo dużo. Droga pani, nawet 70% ludzi może tak głosować, ale wiemy, że głupich jest więcej niż mądrych, także ilość głosujących niczym nie sięga. Tak. Panie pośle, co pan myśli w takim razie o reparacjach od Niemiec? To też ostatni głośny... Śmieję się jeszcze bardziej niż z pana generała pyta. Nie no, myślę, że z pyta to się najbardziej trzeba śmiać. No, z reparacji jeszcze bardziej, nie ma żadnych szans. Przecież to Grecja próbowała zrobić, prawda? Mm-hmm. Tam jak Grecja miała kłopoty finansowe, to też nagle sobie przypomniała, że może... Przecież dlaczego myśmy nie mieli pretensji do Niemiec rok temu, dwa lata temu, tylko teraz, jak tam nie dano pieniędzy z Unii? Przecież to jest śmieszne, przecież to świadczy o tym, że nie traktujemy, że nam się należy, tylko chcemy, bo nam brakuje pieniędzy. To jest po prostu ośmieszające. Mm-hmm. Ludzie, którzy żądają pieniędzy, ośmieszają Polskę. To po prostu jest wstyd. Czyli sądzi pan, że my i tak nie dostaniemy tych pieniędzy? Nie ma żadnej szansy, no, oczywiście. Przekop Mierzei Wiślanej. Bardzo dobra rzecz, tylko kosztowała... Będzie pan na uroczystym otwarciu? Nie będę jeździł, bo to jest śmieszne, ale... Mhm. Ale wie pani... przecież to jest... A odnośnie uroczystego otwarcia, to tylko przekażę widzom, że uroczyste otwarcie jest... 17, tak. Jest tak, 17 września w sobotę. Także kochani, pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie uczestniczyć. Tak, będzie tam dużo atrakcji dla dzieci. Ale pamiętajmy, że to jest no, śmieszna rzecz. Proszę panią, gdyby wziąć 10 tysięcy bezrobotnych, to można by łopatami to w miesiąc przekopać. Natomiast tam jest śluza ustawiona. Pani zdaje sprawę, że ona jest tam niepotrzebna i szkodliwa. Po co śluza? Przecież Zalew Wiślany jest połączony z Zatoką Gdańską. Połączony jest przez cieśninę, prawda, Pilawską. Przecież tam jest, poziom wody jest wyrównany. Po co śluza? Żeby było drożej, żeby można było więcej pieniędzy ukraść. Ale ostatecznie uważa pan to za bardzo dobrą inwestycję. Ale 10 razy za drogą była robiona po to, żeby się nakraść, a nie po to... A kto będzie z tego korzystał? Przecież tam Zalew Wiślany jest bardzo płytki. I tam głębsze statki nie wpłyną do Elbląga. Trzeba by specjalny tor w tym mulistym dniem wykopać. Jakoś to się nie da. Tak łatwo. Także panie pośle, to jest na żaglówkę. W jednym zdaniu, jakby pan poseł opisał siebie jako polityka? Ja jestem politykiem realistą i mam jedną straszliwą wadę, że mówię prawdę. Że mówię prawdę nawet wtedy, jeżeli wiem, że mi to zaszkodzi. Doskonale wiem, na przykład, że tłumaczenie, że Rosja nie jest aż taka zła, jak się mówi, to bardzo mi szkodzi u ludzi, prawda? Mhm. Ale ja mówię prawdę, bo między innymi dlatego, że chcę w razie czego zachować sobie tę Rosję jako sojusznika, gdyby Ukraina nam zaczęła robić jakieś nieprzyjemne numery. Nawet jeżeli wie pan poseł, że może tracić w sondażach, tak? To mimo to ryzykuje pan poseł mówieniem tego, co pan powiedział, czyli prawdy. Proszę panią, ja jestem w polityce nie po to, żeby... Pana prawdy oczywiście, no bo... Nie, ja jestem w polityce nie po to, żeby mówić to, co chce większość, bo to potrafi każdy. Ja jestem po to, żeby większość mówiła tak jak ja. Ja muszę przekonać ludzi do swoich racji, a nie dopasowywać się do tego, co myśli sobie większość. Mhm. I większość mam głęboko w nosie. Mnie zależy na głosach ludzi mądrych, a ich jest mniejszość. Kto może być następcą Janusza Korwin-Mikkego? Mamy kilku zdolnych ludzi w partii. Na przykład? No, zobaczy pani za miesiąc, dwa, trzy. Mhm. Czyli już pan poseł planuje swoje... No wie pani, kończę niedługo 80 lat. Mhm. Ale jeszcze do wyborów pan poseł będzie aktywny? Nie, ja będę dalej w polityce, tylko widzi pani, ciężko jest, partia rośnie, jest w tej chwili bardzo urosła, no, tak jak nigdy nie była taka liczna. Ja po prostu już nie jestem w stanie spamiętać wszystkich ludzi w partii. Mhm. Nawet szefów poszczególnych okręgów i oddziałów partii nie jestem w stanie spamiętać wszystkich. To władzę wykonawczą muszą sprawować ludzie młodzi. Panie pośle, dziękuję za tą rozmowę. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke był waszym i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A wy koniecznie subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Marianna Schreiber.